Warszawskim Zakładzie Komunikacji pracuje 180 kierowców. Większość z nich to mężczyźni po 40. Tak jak Romuald Gintoft, który autobusami jeździ już 10 lat. Do emerytury pozostały mu 3 lata. Mówi, że jemu nie opłaca się wyjeżdżać, ale młodszym kolegom się nie dziwi. Przychodzą młodzi, małe pieniążki mają i uciekają. A starzy to sądzę, że nie uciekną. Tak jak w moim przypadku zostało mi 3 lata, także ja nie reflektuję na wyjazd. Za mało zostało po prostu. Kierowca autobusu średnio pracuje ponad 150 godzin w miesiącu. Ten z długim stażem zarabia tu maksymalnie 1800 zł. Młody adept kierownicy o 700 zł mniej. Jako kierowca na przykład w Anglii może zarobić nawet 5 razy więcej. Są to zarobki dość przyzwoite, natomiast one nie są szokujące, tak, na naszym rynku tutaj nawet gorzowskim. Natomiast Miejski Zakład Komunikacji działa na rynku usługi publicznej. Jesteśmy zakładnikami z jednej strony dotacji miasta, z drugiej strony sytuacji rynkowej w zakresie możliwości nabywczej mieszkańców miasta i dlatego też ceny biletów muszą być kształtowane w zakresie możliwości, tak jak powiedziałem, nabywczej mieszkańców miasta. Nie możemy ich podnosić znacząco więcej, tak aby zadośćuczynić ochocie czy ochotę pracowników w zakresie zarabiania czy wyższego wynagrodzenia. Kierowcy gorzowskiego MZK na podwyżki zatem nie mają co liczyć. Przedsiębiorstwo woli wydać pieniądze na szkolenia dla bezrobotnych. W przyszłym roku prawdopodobnie zrealizujemy taką umowę na 12 osób. W tym roku zrealizowaliśmy taką umowę na 8 motorniczych i sprawdza się. Dotychczas wyjechało 10% załogi. MZK obawia się jednak, że kolejni młodzi kierowcy opuszczą pracę tuż z nadejściem wiosny. Wtedy poza granicami Polski wzrasta zapotrzebowanie na takich pracowników. Może się zatem okazać, że już za kilka miesięcy nie będzie miał kto kierować nowymi autobusami, jakie mają zasilić gorzowski tabor. Na lodowisku odbył się meeting olimpiad specjalnych w łyżwiarstwie szybkim. W zawodach udział wziął 50 zawodników z całego województwa. Tego typu to jest 6. impreza. Natomiast w bieżącym roku przeprowadziliśmy już 10 imprez. To jest 11. impreza olimpiad specjalnych wojewódzka. Natomiast uczestniczyliśmy w 6 imprezach ogólnopolskich, w tym również i światowych. Uczestnictwo w tego typu zawodach jest dużym przeżyciem dla młodych sportowców olimpiad specjalnych. One czekają cały rok po to, żeby jeździć na profesjonalnych łyżwach, uczestniczyć w zawodach. One, jak spotykamy się na biegach przełajowych, one się pytają już w czerwcu, czy w grudniu będą zawody w łyżwiarstwie szybkim. Organizatorzy podkreślają, jak wielką rolę, także terapeutyczną, odgrywają w życiu tych dzieci zawody sportowe. Dla tych dzieci jest wszystko ważne, i wynik, i udział w zawodach, i integracja, i spotkanie znajomych, starych, poznanie nowych, przyjęcie, wszystko jest bardzo ważne dla nich. Uczestniczenie w ogóle poza placówką, one odbierają zawody chyba jeszcze bardziej, aniżeli sportowcy na mistrzostwach Polski. Tak się cieszą z tych zawodów. Być może niektórzy z uczestników dzisiejszych zawodów wkrótce zdobędą medale i tytuły mistrzostw kraju czy świata. Lubuscy sportowcy niepełnosprawni stanowią bowiem krajową czołówkę. Na ogólnopolskich igrzyskach uczestniczyło naszych 39 zawodników. Przywieźli 53 medale, w tym 14 złotych medali. No, chcę powiedzieć, na pewno jesteśmy w czołówce. W województwie czynnie sport uprawia ponad 350 sportowców niepełnosprawnych. Zawody w Gorzowie zorganizowali Ośrodek Sportu i Rekreacji, Słowianka, Zespół Kształcenia Specjalnego oraz Olimpiady Specjalne Polska. W holu Poczty Polskiej przy ulicy Jagiellończyka zaprezentowano 3. już kartę pocztową wydaną z okazji jubileuszu 750-lecia Gorzowa. Promujemy dzisiaj 3. kartkę pocztową poświęconą naszemu miastu. Kartka jest autorstwa tego samego artysty, mianowicie pana Darka Sapkowskiego. Pokazuje kolejny piękny element naszego miasta. Jest nieco w innej tonacji kolorystycznej. Na kartce możemy zobaczyć piękny obiekt, piękny, mało znany Grodzkiego Domu Kultury. Mam nadzieję, że ta kartka zachęci gorzowian do tego, aby
odbyć spacer i porównać rzeczywistość z rysunkiem. Cały projekt zakłada wydanie 10 okolicznościowych kart pocztowych. Kartek w sumie jest 10, na razie wyszły 3, w następnym roku wyjdzie 7. One będą wychodziły przy okazji jakichś ważnych wydarzeń jubileuszowych. Wtedy też będziemy organizowali takie spotkania, będziemy Państwu je pokazywać. Karty pocztowe to nie wszystko. W przyszłym roku poczta zamierza wydać znaczek z wizerunkiem Gorzowa, a także kolejne przedmioty, które zapewne będą stanowić gratkę dla kolekcjonerów. Planujemy jeszcze, ale to już w przyszłym roku, wydanie datownika okolicznościowego, również tak zwanej erki, czyli listu poleconego okolicznościowego, który na główne uroczystości czy w miesiącu lipcu będzie wydana. Ponadto będzie jeszcze wydana moneta dwuzłotowa łącznie z kopertą okolicznościową. Jako jedna całość jest to, no można powiedzieć, że w skali chyba kraju pewien ewenement. Okolicznościowe karty pocztowe z pewnością w dużej mierze zasilą kolekcję wielu filatelistów. Warto jednak, aby spełniły swoją podstawową rolę i ruszyły w świat. Warto te kartki rozesłać, pokazać, że nasze miasto, miasto Gorzów, jest miastem naprawdę pięknym. Premierową, jak i dwie poprzednie karty można nabyć już od dzisiaj we wszystkich placówkach pocztowych na terenie Gorzowa. Co więcej, w 5 oddziałach poczty można je podbić specjalnym jubileuszowym stemplem. Na kolejnej sesji Rady Miasta radni przegłosowali poprawkę Platformy Obywatelskiej do uchwały o wysokości zarobków prezydenta. W jej konsekwencji prezydent Gorzowa będzie teraz zarabiał o kilkaset złotych mniej niż dotychczas. Nie wszystkim się to podoba. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do pełnionej funkcji, do obowiązków, tym bardziej, że porównując wynagrodzenie, które prezydent Gorzowa osiągał w latach poprzednich, jest ono niższe na przykład od wynagrodzenia burmistrza Żar, czy też na przykład marszałka województwa, czy też pani prezydent Zielonej Góry. Radni Platformy argumentują, że podstawowa pensja prezydenta w rzeczywistości wzrośnie. Podstawowe składniki poborów zostały znacznie podniesione. Tak jak mówiłam, 4900, 5280, 1500, 1950 to są duże podwyżki. Natomiast jest jeszcze element poborów, który jest dodatkiem specjalnym i ten dodatek specjalny jest przyznawany też no, za określone działania, za jakąś szczególną pracę. Podobnie uważają radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Istotne w tym wszystkim jest to, że ustawienie maksymalnych stawek wynagrodzenia prezydenta na początku kadencji zamyka jakikolwiek ruch, jeśli chodzi o wynagrodzenie Radzie w miarę upływu czasu tej kadencji. Tego typu argumentacji nie podziela Artur Radziński z Forum dla Gorzowa. W przypadku takim jak funkcja prezydenta miasta obowiązują inne zasady. Analizując przepisy, nie można manewrować jakimkolwiek z elementów wynagrodzenia w taki sposób jak premią przy jakimkolwiek innym stanowisku menedżerskim. Stąd też chyba niezrozumienie materii, ale na początku to się może zdarzyć. Ja myślę, że wyborcy sami rozstrzygnęli. Jeżeli ktoś wygrywa po raz trzeci wybory i to w pierwszej turze, to chyba z tego chociażby tytułu nie należy zaczynać współpracy od obniżenia mu wynagrodzenia. Platforma Obywatelska zapewnia, że wzrost wynagrodzenia prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka nie jest zależny od tego, czy prezydent będzie realizował program Platformy. Jeżeli prezydent będzie oceniany dobrze, jego praca będzie dobrze, że jeżeli nie będzie żadnych takich sytuacji, które będą gdzieś cieniem się kładły na działalność prezydenta i jego pracowników, to też trzeba brać pod uwagę. Natomiast Platforma, oczywiście, jeżeli prezydent skorzysta z pomysłów Platformy, a będą to dobre pomysły, to wtedy też będziemy o to wnioskowali, ale nie naszą intencją było powiązanie pomysłów Platformy i ocenianie prezydenta. Za poprawką Platformy głosowało 16 radnych z Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy i Demokratów. Joanna Musiałowska zakupy świąteczne jak co roku rozpoczyna od prezentów. Jak większość kobiet poświęca tej czynności dużo czasu. Boże Narodzenie to dla większości z nas idealna okazja do zostawiania w sklepach niebotycznych kwot. Prezenty dla mojej siostrzenic. Kupiłam im komplety, czapki, szaliki, rękawiczki, żeby im było cieplutko w zimie. Musimy jednak pamiętać, że tłok w sklepach i nasza uwaga skupiona wyłącznie na przedmiotach, które się w nich znajdują, to idealny klimat dla złodziei kieszonkowców. W portfelu tylko grube bankowe
banknoty. Zaoferowani promocjami zapominamy o torebkach i saszetkach. Pamiętajmy o tym, żeby zabezpieczyć samochód na parkingu przed marketem, nie zostawiać po jeździe saszetek, portfeli, wyglądających bogato kurtek, ponieważ to wszystko prowokuje złodziei i włamywaczy. Szał polskich zakupów jest jednak niczym w porównaniu do tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Tam gorączka zakupów świątecznych zaczyna się już pod koniec października, kiedy na wystawach sklepowych pojawiają się pierwsze choinki, życzenia świąteczne i podpowiedzi, co kupić w prezencie najbliższym. Z najnowszych badań wynika, że na same prezenty gwiazdkowe w tym roku chcemy przeznaczyć średnio 240 zł. 1/4 planuje wydać na ten cel więcej niż 250 zł, zaś 10% Polaków uszczupi swój portfel aż o 500 zł. Wojewoda Wojciech Perczak spotkał się z marszałkiem Sejmiku Województwa Lubuskiego, aby dyskutować na temat planów rozwoju regionu. Wojewoda wymienił dwie dziedziny, którym zarząd województwa poświęci szczególną uwagę. Pierwszym działem jest transport kolejowy. Modernizujemy linię z Mąszynek, Czerwieńc, Zielona Góra i łącznica z Pomorsko-Przylep, linię kolejową Kostrzyn-Krzyż i linię kolejową Gorzów z Mąszynek. To są priorytetowe przedsięwzięcia, jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową i co do tego nie ma wątpliwości, jesteśmy w pełni zgodni. Modernizacja trasy Kostrzyn-Krzyż przynajmniej na razie nie będzie się wiązała z elektryfikacją tego odcinka. Nie mówi się jeszcze w tej chwili o elektryfikacji tej trasy, bo są to zbyt duże koszty, ale tak jak pan wojewoda powiedział, doprowadzenie do tego, żeby pociągi jechały z prędkością ponad 100 km na godzinę. Największym problemem, o czym mówili kolejarze ze Szczecina, będzie modernizacja arkad, które są w Gorzowie, bo to jest koszt o wiele większy. W tej chwili tego się nie przewiduje. Natomiast doprowadzenie do tego, żeby był drugi tor również, już tu w Gorzowie. Równie ważna dla rozwoju województwa jest rozbudowa komunikacji lotniczej, w tym przede wszystkim lotniska w Babimoście. Do tej pory utrzymanie połączenia lotniczego z Babimostu do Warszawy w dużej mierze było możliwe dzięki dużym dotacjom z sejmiku. Ja generalnie jestem przeciwnikiem wszelkiego rodzaju dopłat, natomiast ta sytuacja, którą żeśmy tutaj zastali i którą mamy, z taką sytuacją się trzeba zgodzić, bo to jest początek uruchamiania tego systemu lotnictwa, początek łączenia naszego województwa z krajem i ze światem. Zdaniem wojewody należy utworzyć spółkę, dzięki której nastąpi rozwój portu lotniczego Babimost. Mamy spółkę prawa handlowego, która jest partnerem, która jest beneficjentem w tworzeniu prawdziwego portu lotniczego w Babimoście. Tak, który zdolny będzie do przyjmowania samolotów transportowych, na przykład w systemie cargo i również komunikacji pasażerskiej, nie tylko na trasie Babimost-Warszawa, bo to nigdy nie będzie efektywne, natomiast chodzi nam o to, żeby to była komunikacja w różne strony Polski. Wojewoda Wojciech Perczak zapewnił również, że nie zamierza wetować żadnych projektów tworzonych w Urzędzie Marszałkowskim. Odniósł się tym samym do obaw samorządowców związanych z nową ustawą zwiększającą kompetencje wojewody. W Gorzowie rozpoczęły się obchody 25. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Z tej okazji w hotelu Mieszko odbyła się okolicznościowa lekcja dla uczniów szkół średnich. Muszę przyznać, że pierwszy był panel dyskusyjny, ale razem z kuratorem Sondajem, który akurat przyszedł do mnie, do Solidarności, myśleliśmy tak jak oświata, taką lekcję, żeby pokazać, co młodzież myśli o tamtych latach, które kiedyś były. Przecież nie pamiętają tego, mogą pamiętać tylko o wspomnieniach rodziców, jakiejś rodziny i tak dalej. Dla organizatorów najważniejsze w całym przedsięwzięciu było to, co o tamtych wydarzeniach mają do powiedzenia uczniowie gorzowskich szkół średnich. Jak młodzi ludzie oceniają podjęte wówczas decyzje? Myślę, że ten dystans i doświadczenia wyniesione z domu pozwolą w sposób obiektywny ocenić te ważne z punktu widzenia historii Polski czas, który przyniósł przecież tak ogromne zmiany, zwłaszcza w roku 1989. Dzisiejsza lekcja wpisuje się w szerszy plan Ministerstwa Edukacji, które chce większy nacisk kłaść na wychowanie patriotyczne. Ten okres historii jest również istotny dla ogólnej wiedzy każdego młodego Polaka i stąd cieszę się, że dzisiaj możemy uczestniczyć w otwartej lekcji poświęconej historii wprowadzenia stanu wojennego. Lekcja o wprowadzeniu stanu wojennego została nagrana. Wkrótce płyty z tym materiałem trafią do gorzowskich szkół jako pomocy dydaktyczne. Przedsięwzięcie sfinansowała gorzowska Solidarność.
Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami przewodniczącego Rady Miasta, dzisiaj radni Gorzowa spotkali się, aby po raz pierwszy dyskutować nad projektem budżetu miasta na rok 2007. Spotkanie, jak i jego miejsce, było nietypowe. Do tej pory nie zdarzyło się, aby wszystkie komisje spotkały się razem, aby debatować o budżecie. Eksperymentujemy trochę po to, żeby pani skarbnik, pan prezydent mógł zaprezentować radnym cały budżet, przedstawić i wszyscy radni wysłuchają tego projektu, a później będziemy dyskutować w poszczególnych komisjach po to, żeby każda z komisji wydała swoją opinię na temat budżetu. Następnie te opinie zbierze Komisja Budżetu i Finansów. Wszystko wskazuje na to, że projekt budżetu zaproponowany przez prezydenta może ulec znaczącym modyfikacjom. Nie widać zupełnie perspektywy budownictwa komunalnego. Chociażby. Ja myślę, że warto by było rozpocząć pewien proces, pewien etap budownictwa komunalnego, społecznego, takiego socjalnego, by tym najsłabszym zapewnić, dać możliwości normalnego funkcjonowania. Oczywiście również niedostatek jest w kwestiach związanych z remontami szkół. Własne pomysły do projektu budżetu zgłoszą także radni Lewicy i Demokratów. Pewne kwestie dotyczące form instytucjonalnych opieki nad dziećmi w rubryce dotyczącej pomocy społecznej. Myślę, że tutaj jest szansa na pewne współdziałanie radnych ze wszystkich opcji, aby na przykład spróbować powiększyć kwotę pieniążków na opiekę nad dziećmi poza szkołą, poza zajęciami szkolnymi, opiekę, którą mogą również z powodzeniem realizować różne organizacje pozarządowe. Radni wszystkich klubów wyrażali troskę o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dosyć mały udział środków zewnętrznych w realizacji inwestycji. Z takich wstępnych naszych rozmów z prezydentem wynika, że po prostu trudno w tej chwili oszacować, jakie będą możliwości pozyskiwania środków, ponieważ te wszystkie programy, projekty się przesuwają. I w zasadzie dopiero jesienią przyszłego roku będzie możliwe składanie wniosków i rozpoczęcie aplikowania o środki z budżetu unijnego. Od pozyskania środków zewnętrznych radni Prawa i Sprawiedliwości uzależniają poparcie projektu budowy Centrum Edukacji Kulturalnej sztandarowej inwestycji prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie podjęła współpracę z kolejną uczelnią zagraniczną. Tym razem jest to uczelnia niemiecka. Pierwsze kontakty nawiązano w październiku, a już na początku grudnia podpisano umowę. W czwartek w zeszłym tygodniu podpisaliśmy nową umowę w ramach programu Sokrates Erasmus. Jest to umowa z uczelnią w Niemczech, w Eberswalde, to jest ponad 100 km od Gorzowa. Umowa w ramach Erasmusa z uczelnią o podobnym profilu kształcenia, to jest Wyższa Szkoła Zawodowa. Umowa o współpracy obejmować będzie Instytut Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Korzyść przyniesie to zarówno studentom, jak i nauczycielom akademickim. Jest to możliwość wyjazdów dla studentów w ramach Sokratesa, czyli na jeden semestr studiów i dla nauczycieli w celu odbycia tam serii wykładów. Współpraca na dobre ruszy od przyszłego roku akademickiego. Obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ma podpisane umowy partnerskie z 8 uczelniami, m.in. z Cypru, Austrii oraz Francji. Jeszcze do niedawna gorzowskie ulice wyglądały tak. Niemal z każdego zakamarka spoglądały na nas oczy kandydatów w wyborach samorządowych. Na szczęście dziś Gorzów wygląda inaczej. Do północy 12 grudnia komitety wyborcze były zobowiązane do usunięcia swoich plakatów. Sytuacja, muszę powiedzieć, że jest lepsza niż ostatnio. Nie ma tak dużo tych plakatów. Dziś w sumie będzie około 100 na terenie miasta Gorzowa. Niestety pewna ilość plakatów wyborczych jeszcze wisi i szpeci miasto. Komendant Straży Miejskiej poinformował komitety wyborcze o obowiązku ich usunięcia. Komitety zobowiązały się posprzątać po sobie. Usunęliśmy 99% plakatów. Z tego co wiemy, zostały jeszcze jakieś niedobitki. Jesteśmy po rozmowie z panem komendantem Czesławem Matuszakiem i zobowiązaliśmy się, że te plakaty, które jeszcze tam gdzieś zostały, gdzieś tam oberwane, wiszą, zostaną ściągnięte do końca tygodnia. Udaliśmy się z kamerą na krótki spacer po Gorzowie. Okazuje się, że są w mieście miejsca, gdzie kampania wyborcza kwitnie w najlepsze. A prawdziwym rodzynkiem jest ogromny billboard Platformy Obywatelskiej w samym centrum. Oczywiście problem dotyczy wszystkich komitetów. Co grozi tym, którzy swoich plakatów nie usuną? Zostaną przez firmę usunięte, a kosztem zostanie komitet wyborczy obciążony
i to już będzie ta znaczna taka, że tak powiem, kwota, którą będzie musiał ponieść. Miejmy nadzieję, że gorzowskie partie poważnie potraktują swoje zobowiązania i już wkrótce po kampanii wyborczej nie będzie śladu. Od piątku trwają prace przy tak zwanym ruskim stawku. Robotnicy kopią 150-metrowy rów do kolektora burzowego przy ulicy Roosevelta. O pracach powiadomił nas pan Tadeusz Trepczyński. Są robione w tej chwili przekopy do rur, które będą doprowadzać wodę do separatora. Z separatora będzie szła już woda w miarę bardzo czysta. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, że się wreszcie coś dzieje. Wreszcie będzie ta woda. Chcieliśmy też w imieniu wędkarzy podziękować naczelnikowi Rybce, firmie Poraj, która to robi, i oczywiście Urzędowi Miasta. To nie pierwszy raz, kiedy współpracujemy z panem Trepczyńskim. Właśnie dzięki ludziom takim jak on ruski stawek odżywa. Mieszkam tu w pobliżu. Stawek jest bardzo urokliwy. No i chcieliśmy tu, żeby coś to było dla młodzieży, żeby się rozwijała, nie chuliganiła. Lepiej przyjść z wędkami, posiedzieć, jak rozrabiać. Prace potrwają jeszcze tydzień. Połączenie z kolektorem burzowym dostarczy świeżej wody do ruskiego stawku. Powinno to zapobiec duszeniu się ryb, do czego doszło w marcu tego roku.